Za 2 miesiące, 6 i 7 lipca, po raz ostatni odbędzie się resosuwałki 10,5. Za rok miejskie święto biegania oczywiście się odbędzie, ale uczestnicy zmierzą się już z dystansem półmaratonu. Takie są oczekiwania uczestników, uzasadniali dzisiaj dyrektor OSIR-u Waldemar Borysewicz i Bartek Osior, biegacz, trener i ambasador marki resosuwałki 10,5. Święto biegania, zdaniem prezydenta i dyrekcji OSIR oraz sponsora tytularnego imprezy, jest znakomitą okazją do społecznej integracji. Zainteresowanie bieganiem w naszym mieście wzrasta. Cieszy nas to bardzo, że na starcie stają całe rodziny, i najmłodsi, przedszkolaki, i dzieci, młodzież, no i osoby dorosłe, ale również są z nami w trakcie tych biegów seniorzy. To jest taki aspekt społeczny. Również kwestia startu zakładów pracy, firm, instytucji. Biegają zakłady pracy, mają swoich reprezentantów w tych biegach, ale również Rady Miejskiej. Ja myślę, że w tym roku ekipę ratusza trzeba z urzędników też przygotować i wystartować. Mamy z czego wybierać, bo ponad 200 osób pracuje w Suwalskim Ratuszu. W corocznej serii biegów udział biorą dzieciaki, dorośli, nie brakuje też seniorów. Dla każdego znajduje się interesująca oferta, a ci, którzy nie biegną, kibicują, jednak rozmiłowani w bieganiu chcą więcej. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się półmaratony. To są już takie odległości, które wymagają odpowiedniego przygotowania i mają też wpływ na to, że biegacze, którzy są z odległości, powiedzmy, z końca Polski, czy też z krajów tutaj ościennych, czy też zewnętrznych, dla nich się po prostu opłaca tutaj przyjechać i ten półmaraton w Suwałkach zaliczyć. Takim też elementem jest spełnienie przez nas tutaj pewnych takich oczekiwań, które żeśmy sobie wcześniej zaplanowali, a mianowicie jeżeli chodzi o frekwencję, osiągnęliśmy po tych trzech edycjach około 3,5 tysiąca uczestników w naszych biegach, więc tutaj nam bardzo się to fajnie wpisuje w rok 2020, właśnie organizacja tego półmaratonu w Suwałkach, szczególnie, że będziemy tutaj mieli okrągłą rocznicę 300 lat jubileuszu właśnie powstania miasta Suwałki. Oczywiście mamy też szansę rozmawiać z biegaczami czy z organizatorami różnych imprez, którzy właśnie pojawiają się w Suwałkach na miejskim święcie biegania. Z ich strony też padają słowa, nawet zachęty, żebyśmy właśnie przystąpili już wcześniej, jak żeśmy rozmawiali, żebyśmy przystąpili właśnie do zorganizowania takiego półmaratonu. Co jest po naszej stronie? Po naszej stronie myślę, że jest perfekcyjna organizacja, atmosfera, no i oczywiście to wszystko, co miasto nocą, bo to jako bieg nocy należy tutaj traktować, co miasto nocą oferuje. A miasto jest coraz piękniejsze, coraz więcej mamy tutaj do pokazania. W tym roku też szczęśliwie się tak dzieje, że pozbyliśmy się tirów i tego ruchu tranzytowego z miasta. Otwierają się nowe trasy, którymi możemy ten półmaraton zorganizować. I myślę, że to są podstawowe powody, dla których w roku 2020 ten półmaraton w Suwałkach zostanie zorganizowany. Tegoroczna oferta według zapowiedzi organizatorów zostanie rozszerzona o bieg dedykowany najmłodszym. Bieg pełen energii, bo tak go nazwano, czeka już na zgłoszenia chętnych. Jak zapewniła nas przedstawicielka sponsora Emilia Dojnikowska-Michalska, na Milusińskich na mecie będą czekały medale i niespodzianki, a każdy z zawodników dostanie sportową koszulkę. Tegoroczny bieg będzie również wyjątkowy z innego powodu. Na skutek porozumienia podpisanego pomiędzy szefami Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji na trasie głównego biegu powstanie specjalna muzyczna strefa kibicowania, w której zagra jeden z lokalnych zespołów. To będzie doskonały wstęp do rozpoczynającego się 11 lipca Suwałki Blues Festiwalu, uważa Alicja Andrulewicz. Rozwój miejskiego święta biegania cieszy również ambasadora RESO Suwałki 10,5. Byłem mocno zgłoszony przez trenera Jutkiewicza, żeby uczyć się i trenować w Suwałkach. Natomiast na tamten czas, nie ukrywam, Suwałki nie kusiły mnie specjalnie niczym. Miasto wydawało mi się nieciekawe. Wybrałem Olsztyn. To było 20 lat temu. Gdybym miał wybierać w tym roku, obserwując rozwój imprez biegowych, i tu też porównuję Suwałki i Olsztyn,
Obie imprezy są organizowane przez ośrodki sportu, rekreacji. Suwalski bieg jest dwie ligi z przodu, przed Olsztynem.